chwileczkę, tylko w komputerze zmienimy listę startową. I proszę Państwa, pan Rafał Paszyński i pani Joanna Kretkowska przed Państwem. Wielkie brawa. Pan Rafał Paszyński do tej pory zajmuje trzecie miejsce w lidze. Ukłonem zawodnicy zgłaszają swoją gotowość do startu. I proszę, prosimy, można zaczynać. Życzymy powodzenia. A przygotowuje się pan Jan Sternicki. I jeszcze raz przedstawię Państwu pan Rafał Paszyński przy współpracy pani Joanny Kretkowskiej. Właśnie zmierzają w linię startu. Czas ruszył. Dwójka pokonana bezbłędnie, teraz joker, jak to będzie? Oj, niestety trochę wywiozło zawodnika, musi jeszcze raz precyzyjnie wjechać. Udało się, wielkie brawa. Najtrudniejsza chyba przeszkoda, numer 3. Błąd, który kosztuje 5 sekund karny. Dalej bezbłędnie. Jak widzą Państwo, to przeszkód jest tak ułożony, że są momenty, że można trochę mocniej pojechać. Są również momenty, gdzie trzeba precyzyjnie, kręta trasa, także każdy może się wykazać. Kolejny błąd. Pan Rafał Paszyński minął właśnie przeszkodę numer 11, ostrym łukiem do 12. Na razie dwa błędy na koncie. Jest to bardzo przyzwoity wynik. Widzą Państwo, że te brameczki są niewiele szersze od bryczki. Jeszcze dwie przeszkody. I 16 i niestety błąd na przeszkodzie numer 16. Proszę Państwa, czas rzeczywisty przejazdu to 2 minuty, 3 sekundy i 94 sekundy.